swój mały świat, szczelnie zamknięty wśród czterech ścian. Ludzie żyją z dnia na dzień, żyją z roku na rok, by posłuszni na górze obrócić się w krąg. Dobry, szanowni państwo, chciałabym was bardzo gorąco i bardzo serdecznie powitać i podziękować za to, że jesteście. Jest to dla mnie niezwykle ważny moment, ponieważ te piosenki, które wybrałam, opowiadają taką moją małą historię mojego życia, nieco krótkiego. Pierwsza piosenka opowiadała o tym, że ludzie wszędzie się niestety w dzisiejszych czasach gdzieś gonią. Ja również taka jestem, że wszędzie gdzieś pędzę, to mogą potwierdzić moi znajomi, że większość czasu może spędzam nawet w pociągu. Druga piosenka opowiada o podróży. O tym, że każdy człowiek musi pewną swoją ścieżkę w pewnym momencie gdzieś zakończyć. Że jego miejsce, w którym gdzieś sobie spokojnie siedzi, musi w pewnym momencie opuścić. Ja opuściłam swój właśnie rodzinny dom, po to, żeby przyjechać do Warszawy na studia. Przyjechałam tu z pewnymi właśnie marzeniami. Nie powiem, że na początku nie było łatwo, ponieważ nie miałam nawet gdzie mieszkać i zamieszkałam na tak zwanych Jelonkach, gdzie poznałam swojego chłopaka oraz swoich najlepszych przyjaciół właśnie tam. I szanowni państwo, Wieczór nad rzeką zdarzeń opowiada o tym, że nawet jeżeli wrócimy,
do swojego starego miejsca, to i tak ono już nie będzie takie same. Już po kilku latach i tak my się zmieniamy, to miejsce może zostanie takie same, ale my i nasze przeżycia właśnie się zmieniają i o tym jest ta kolejna piosenka. Popatrz, most nad rzeką zdarzeń, puste już. Taksówki coraz dłużej drzemią na postojach, czekają na ostatni kurs. Popatrz, bramy już przymknięte, w oknach noc. Nad kinem neon jakby przygasł i wypłowiał. Możemy znów przy ogniu siąść. Każdy wieczór tutaj ma znajomą twarz. Płyną krajobrazy, które dobrze znasz. Tu się uczyłeś siebie dobrych parę lat, ale odfruniesz kiedyś stąd, jak ptak. Listów z tej podróży nie przeczytam już. Znajdziesz swą dziewczynę, tracę własny klucz i jeśli nawet kiedyś wrócisz na ten brzeg, już w innej wodzie przejrzysz. Kolejny utwór jest mi bardzo bliski, ponieważ miejsce, z którego pochodzę, to jest najpiękniejsze miejsce, jak dla mnie, na świecie. Pomimo tego, że od 5 lat mieszkam w Warszawie, to całym sercem jestem Podlasianką. I wszystkich bardzo zachęcam do tego, aby odwiedzić to miejsce, ponieważ jest ono magiczne. Tam czas płynie wolniej, mistyka przeplata się z rzeczywistością. Prawosławni bardzo dobrze żyją z katolikami, Żydzi również. Jest tam mnóstwo różnej kulturowości i szanowni państwo, tak, to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne miejsce i
Kocham po prostu tam wracać, kocham swoją rodzinę i zapraszam was do krótkiego filmiku. Mnie matula zakazała, oj, 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 żebym chłopca nie kochała, oj, oj, oj. Starzy o miłości mają, młodym kochać zabraniają, młodym kochać. Zabraniają, oj, oj, oj.
Boże miły. Oj, oj, oj. I któż by miał tyle siły. Oj, oj, oj. Kamienne by serce było, żeby chłopca nie lubiło. Żeby chłopca nie lubiło. Tak jak powiedziałam na wstępie, że każda piosenka to jest pewna cząstka mnie, pewna historia. Otóż ostatnia piosenka, jej tytuł to Diamenty. Takimi diamentami w moim życiu są ludzie, których spotykam na swojej drodze, ponieważ no ja mam nieco, jestem troszeczkę w życiu nierozgarnięta i dzięki tym ludziom, których spotykam na swojej drodze, oni mi bardzo dużo pomagają. To muszę przyznać, że gdyby nie oni, to myślę, że z wieloma rzeczami pewnie bym sobie nie poradziła. Dlatego bardzo się cieszę, że są tutaj razem ze mną moi przyjaciele, moja drużyna, która zawsze mnie wspiera, mój chłopak Wojtek, który ma bardzo dużo cierpliwości do mnie. I chciałabym bardzo, bardzo gorąco podziękować również właśnie mojej pani profesor, pani Magdzie Ptaszyńskiej, która doprowadziła mnie do ładu, pozwoliła mi na to, żebym mogła tutaj dzisiaj być, ponieważ jeszcze w tym roku bronię magisterkę i to jest dosyć dla mnie skomplikowane, więc właśnie dzięki niej, dzięki temu, że ona mi zaufała i pomaga mi w tym wszystkim, jestem też tutaj razem z wami. I właśnie ci ludzie są dla mnie takimi diamentami, właśnie tak jak nosi tytuł tej piosenki, Diamenty. Diamonds are forever, dlatego więc diamentem dla ciebie pozostać chcę. Diamonds are forever, dlatego więc Wszystkim da, to da.
człowieku jest Boga ślad, nieskończoności jest znak, światło na dnie, którego nie pokona mijający czas, szlachetny kamień jak diament w sobie. Pozostać chcę każdego dnia, być lepsza pragnę, bo zonie tak szlifuje diament. I nadzieję wielką mam, że zrozumiesz, miły, czas wszystkim da, dodaje siły. W człowieku jest Boga ślad, nieskończoności jest znak, światło na dnie, którego nie pokona mijający czas, szlachetny kamień jak diament w sobie. W człowieku jest Boga ślad, nieskończoności jest znak, światło na dnie, którego nie pokona mijający czas, szlachetny kamień jak diament w sobie. Ciągle masz Diamonds'a Forever, dlatego więc diamentem dla ciebie pozostać chcę. Diamonds'a Forever, dlatego więc diamentem dla ciebie pozostać chcę. I szanowni państwo, chciałabym dzisiaj przedstawić wam osoby, bez których ten koncert na pewno by się nie odbył. A są to moi oczywiście muzycy oraz mój chórek. I uwaga, uwaga, szanowni państwo, na gitarze elektrycznej Jakub Laszu. Gitara basowa, mój krajan, muszę przyznać, bo z Białegostoku, Wojciech Komoliński. Może lekko nie widać, ale mam nadzieję, że dobrze słychać. Klawisze Agnieszka Gruczek. No ale nie, 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 drodzy państwo. Rączki? Tak, o właśnie. Perkusja Kuba Daniluk. Nie ma ich tutaj razem ze mną na scenie, ale również w pierwszym utworze był Marcin oraz Kamil. Na trąbce i na saksofonie. A śpiewać pomagały Zuzia Niedzielska, Joasia Pawlik oraz Magda Kiersikowska. A także moja skromna osoba Jolo Ostrowska. Każdy ma
bardzo.